O lidze francuskiej porozmawiamy z byłym mistrzem Polski z Legią Warszawa Tomaszem Sokołowskim. Witam serdecznie. Dzień dobry. Niesamowicie ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o czołówkę tabeli, bo jest nieoczekiwany lider. Jest także mocne Monaco, mocne PSG, no i gdzieś tam czający się jeszcze na czwartym miejscu Lyon. No i od tego Olympique Lyon zaczniemy, bo to jest absolutny hit tej najbliższej kolejki, Lyon kontra PSG. No i dla Lyonu chyba, Tomek, ostatnia szansa, żeby jeszcze włączyć się w walkę o ligowe podium. Co prawda, no to jest dopiero 14 kolejka, ale obecnie 7 punktów straty do ligowego pudła, więc no w przypadku porażki z PSG to już te marzenia o ligowym pudle będą powoli musiały zostać chyba lekko odsunięte. Tak, zgadzam się z tym i tu na pewno będą postawią wszystko, żeby tak się stało, żeby te spotkanie wygrać, ale mierzą się z PSG, które w bramkach ma 26-7, czyli też pokazuje, że są mocni w ataku, ale i w obronie. Na przykład, ale Lyon tutaj też potrafi strzelać bramki, też potrafi bronić, może nie tak jak PSG, ostatnie 3 spotkania wygrane Lyonu, ale tutaj pewna dwójka dla PSG. No PSG, które już 2 razy w tym sezonie, przypomnijmy, na wyjeździe przegrało z rewelacyjną Toulouse, również z AS Monaco, no to ja przekornie tutaj postawię raczej wynik remisowy. Ale jeżeli PSG myśli o mistrzostwie... Tak, to musi wygrać. To musi wygrać, także tak, tutaj ja się z tym też zgadzam. Na jakieś właśnie potknięcie ze strony PSG będzie liczyć z kolei AS Monaco. Monaco kontra Olympique Marsylia, czyli no bardzo ciekawy mecz na południu Francji. To jest spotkanie właściwie chyba jedyne w kalendarzu, gdy trybuny na stadionie w Monaco się w pełni zapełniają, głównie kibicami, którzy przyjeżdżają z Marsylii. No i kiedyś to był chyba mecz o większej rangi, bo też oba zespoły były gdzieś tam na topie. Teraz Monaco walczy o mistrza, też świetnie gra w Lidze Mistrzów, co widzieliśmy w meczu z Tottenhamem. No a Marsylia, totalna przeciętność, środek tabeli i tutaj moim zdaniem raczej Monaco jest absolutnym faworytem. Tylko spojrzeć na jeszcze raz na takie statystyki, gdzie 39 bramek zdobytych, tak praktycznie. No... Najwięcej strzelają w Europie, bo ponad 3 gole na mecz, 3 gole na mecz, to nie ma takiego zespołu drugiego. Trzykrotnie więcej strzelają niż Marsylia, tak? Marsylia 13-13 strzelonych i straconych bramkach, czyli to pokazuje, jaka jest różnica między tymi dwoma zespołami. Monaco dobrze gra w Lidze Mistrzów i wysoko wygrywa te spotkania, które gra w lidze francuskiej. 5 spotkań, jeden remis tylko na własnym boisku. To też świadczy o potencjale tego zespołu i możemy się cieszyć, że Kamil się wpasował w ten zespół. Nie tylko w defensywie, ale też strzelone bramki. Także to pokazuje, że są mocni i mogą liczyć też na stałe fragmenty gry. I faworyt jest tylko jeden. Monaco, każda strata punktów tutaj to będzie duża niespodzianka. Tu w pełni się zgadzamy. No i ostatni mecz, o którym będziemy rozmawiać, tej 14 kolejce. No, trzeba powiedzieć o tym zaskakującym liderze, czyli Nicea. No, wszyscy się zastanawiają, ile jeszcze będą w stanie odpierać, bo jednak mają 2 solidnych rywali, Monaco i PSG, tylko 3 punkty przewagi. Pytanie, czy to już? Czy już ich dościgną po tej kolejce? No, teoretycznie łatwy mecz dla zespołu Luciana Favre, bo przyjedzie do Nicei Bastia, czyli zespół balansujący nad strefą spadkową, który ma tyle samo punktów co Nantes i Nancy, czyli zespoły w strefie spadkowej, więc wielka determinacja z jednej strony u jednych, żeby się oddalić od tej strefy spadkowej, no ale Nicea też jest zdeterminowana, bo chcieliby, żeby ta ich przygoda trwała jak najdłużej. 6 spotkań u siebie, 7 spotkań, 6 wygranych, 1 remis, to pokazuje, że są bardzo mocno. Nie tylko na własnym terenie, bo też i na wyjazdach 4 zwycięstwa, remis, tylko porażka. Nic dziwnego, że zajmują pierwsze miejsce tutaj w lidze francuskiej. Też silna linia defensywna. Silna defensywna, silna ofensywna. Tutaj Balotelli, który zapomniany, niechciany przez inne kluby, wpisuje się. Oczywiście te 6 bramek, także tutaj też daje tutaj dużą jakość tej sile ofensywnej i
pewna, dla mnie pewna jedynka i mimo tego właśnie, że grają jedna drużyna, która walczy o to, żeby się wygrzebać z tej strefy spadkowej, druga chce być cały czas w czubie i oddalić się od Monaco i od PSG. I tutaj dla mnie pewna jedynka, bez nawet podpórki, każda strata punktu przez Nice to na pewno będzie duża niespodzianka, a wiedząc, że Bastia też jest jakby tutaj drużyną własnego podwórka. I po więcej typów zapraszamy tradycyjnie na bet.com.